Pierwszy raz dzisiaj zakładam osłony na Mavica Pro. Ciekawy jestem, jak to będzie się działo, jak to będzie wyglądało. Wcześniej w ogóle nie stosowałem ich do Mavica Pro, dlatego że latałem raczej w przestrzeniach, a z parkiem latałem w takich miejscach ciasnych. Ale nie mam teraz Sparka, więc polatamy Maviciem w miejscach ciasnych. Zobaczymy, co można właśnie fajnego z tego wyciągnąć. Trzeba przyznać, że Mavic jest bardzo duży, jak się założy mu te osłony. Wtedy widać, że to wcale nie jest taki mały dron. Wow, teraz jesteśmy prawdziwymi zombie. Okrzyk bojowy. Okrzyk bojowy, Mila. Dupa! Mavic jest całkiem duży teraz, a my tutaj, słuchajcie, się skradamy po lesie. Mamy jeszcze takie jedno zwalone drzewo, całkiem potężne. Może bym przeleciał pod nim. Spróbuję kilka jeszcze zrobić takich motywów. Ale w sumie te osłony są świetne, jeżeli chce się latać bardzo blisko przeszkód, ale też jeżeli mamy taką sytuację, że dron nam przechodzi w tryb ATTI, nie, dlatego że momentalnie go ściąga i też nie panujemy, na przykład pod wiaduktem, jak robimy inspekcję mostu, powiedzmy, warto takie rzeczy robić. Inspekcja obiektów też, gdzie chcemy zajrzeć w ciasne pomieszczenia. Wszędzie tam oczywiście, gdzie są przeszkody, ale też gdzie są dzieci, tam warto mieć na pewno osłony na śmigła. One nie są mega wygodne, dlatego że widzicie, niosę Mavica tak jakbym niósł Fantoma w tej chwili, a gimbal cały czas mi się trzęsie, więc chyba najfajniej go przenosić w takiej pozycji, żeby gimbal lekko przytrzymać, ale ogarniamy to, na szczęście nie idziemy bardzo daleko. Zresztą Mila powiedziała, że nie chodzimy daleko, bo ją nóżki bolą. Tu jest fajne miejsce do przelecenia, Milena. Dzięki ci. Słuchajcie, poszło całkiem nieźle. Te osłony się bardzo dobrze spisują. To jest jeden z lepszych elementów, które mogłem zastosować jako akcesorium do Mavica. Natomiast w samym lesie też z satelitami było ciężko. Tam mieliśmy od 6 do 8, więc drifting się odbywał. Latałem tyłem, więc nie wyłączałem obstacle avoidance, jako że Mavic ma tylko z przodu obstacle avoidance. Zostawiłem mu to, ale trochę driftingu jednak było i widać, że te światłocienie powodowały, że nie wszędzie dobrze reagował. Ale tak czy inaczej, akcesorium jest godne uwagi i można wypróbować. Ja polecam Wam, szczególnie jeżeli chcemy zrobić takie sceny typu inspekcje, ale też sceny przeloty bardzo blisko przeróżnych obiektów. To, co mi się też podobało, że od razu Mavic zmienia swoje oblicze i staje się dużym dronem. Nie jest już taki mały jak wcześniej. No i robi też wrażenie. Można naprawdę odważnie polecieć, bo tylko takie drobne gałęzie zostają, a te gałęzie, które są grube, wiadomo, że Mavic się od nich odbije, nie powiew ich nie zagina. Bardzo fajny temat, fajne loty i dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Pa!